cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a z tej strony laptop z 1994 roku, Compaq Centura 430C. I co zabawne, korzystałem z tego laptopa bodajże w roku 2008, bo mniej więcej wtedy gdzieś go dostałem. Laptop był martwy, no i można powiedzieć, że w pewien sposób udało mi się go zreanimować. Ostatnio jakoś mnie tak wzięło na retro i zacząłem o nim szukać trochę informacji i pomyślałem, że zrobię wam filmik o takim właśnie, że staruszku. Swoją drogą, co zabawne, kiedy zacząłem postować zdjęcia na swojego Instagrama, jeden z was zwrócił uwagę na to, że prawdopodobnie ziemniak posiada taki sam model. I rzeczywiście, kiedy zacząłem się sprawie przyglądać bardziej, okazało się, że rzeczywiście w jednym z odcinków ziemniak prezentuje swojego starego laptopa i tak, jest to dokładnie ten sam model, żeby było śmieszniej. Tak więc ciekawy zbieg okoliczności. Jeżeli chodzi o specyfikacje, no to na dzisiejsze standardy jest ona przekomiczna, jednakże jak na 94 rok, no to ta specka jest jak naprawdę całkiem w porządku, ponieważ do dyspozycji mamy tutaj procesor 486DX, czyli najbardziej wypasioną wersję 486, jaką można było dostać w laptopie, która jest taktowana aż 100 MHz, a także do dyspozycji mamy 8 MB RAMu i uwaga, dysk 700 mega. Zasadniczo moja smart opaska ma też procesor 100 MHz, więc gdzie moja opaska, a gdzie ten laptop? Do dyspozycji w tym laptopie mamy także 10-calowy ekran o rozdzielczości 640x480, jednakże jest to matryca bardzo, bardzo kiepska i występuje tutaj naprawdę okropne smużenie, co jeszcze na pewno przy testach gier będziecie widzieli. Jednakże, hej, na tamte czasy matryca LCD to było coś, ponieważ wtedy prawie każdy z nas używał w domu wielkich CRT-ków. Jeżeli chodzi o złącza tego laptopa, no to również nie ma żadnego szału. Mamy tutaj do dyspozycji wyjście VGA na zewnętrzny monitor. Mamy złącze PS2 do dodatkowej klawiatury lub myszki. Mamy wejście, co ciekawe, na stację dokującą. Mamy złącze LPT na drukarki. A także na lewym boku urządzenia znajdziemy stację dyskietek, która niestety w moim konkretnie egzemplarzu jest martwa, a także mamy jeszcze dwa sloty na kartę PCMCI. I to zasadniczo wszystko. Tak, dokładnie to jest wszystko. Zero karty dźwiękowej, zero głośników, nic. Jedyne co wydaje dźwięki w tym komputerze, to dysk twardy, który jest dość głośny, klawiatura, która ma mega przyjemny skok, no i ewentualnie taki typowy brzęczek i to jest zasadniczo tyle. Mimo że te wszystkie specyfikacje są, można powiedzieć, śmieszne jak na dzisiejszy dzień, powiem wam, co jest mega super w tym laptopie. Jego klawiatura. No normalnie ASMR. Słuchajcie, chciałbym, żeby dzisiejsze laptopy miały tego typu klawiaturę, ponieważ pisze się na tym niesamowicie dobrze. To jest po prostu magia pisać na czymś takim. I powiem wam, że chyba jako jedyny z serii laptopów, to powiedzmy ThinkPady do X220 miały podobną klawiaturę, na której się super pisało. No, niestety gdzieś ten skok klawiatury na przestrzeni miniaturyzacji i sprawienia tego, by laptopy były coraz chudsze, no niestety gdzieś to tam zaginęło. I co myślę również w tym laptopie zwraca uwagę, to jego urządzenie wskazujące, ponieważ nie mamy tutaj touchpada, tylko mamy trackballa, moi drodzy. Tak, trackball to jest coś, czego przypuszczam większość z młodych widzów w ogóle nie kojarzy. I działa to na zasadzie takiej samej jak myszka kulkowa, można powiedzieć, no tylko że w tym miejscu my dostajemy kulkę, którą kręcimy. Mimo tego, że ten laptop jest taki stary, trackballem operuje się naprawdę super i powiem wam, spoko opcja. Może trochę bardziej hardkorowa niż trackpoint, ale z drugiej strony było to naprawdę ciekawe doświadczenie, no i koniec końców korzystało się z tego całkiem super, nawet w dzisiejszych czasach. Wszedłem w posiadanie tego komputera, tak jak mówiłem, gdzieś w okolicach roku 2008, podobnie tak jak wszedłem w posiadanie swojej starej klawiatury z 91. Mianowicie, gdzieś tam u taty w pracy wygrzebałem tego laptopa, no i zasadniczo, no, nie działał. Po prostu włączał się, pokazywał ile ma RAMu i to wszystko.
Potem okazało się, że kiedy wymieniliśmy baterię do BIOS-u, okazało się, że laptop ożył, jednakże nic nie było na dysku. No i tak mniej więcej przez 2 tygodnie sobie ogarniałem tego laptopa, przy czym nauczyłem się trochę DOS-a, trochę Nortona Commandera, no a finalnie zainstalowaliśmy tutaj Windowsa 95. Ale zapytacie, hej, ale jak zainstalowałeś Windowsa 95? Przecież tutaj nie ma napędu CD-ROM. I bardzo słuszna uwaga. Na całe szczęście, z tego laptopa w bardzo prosty sposób możemy wyciągnąć dysk twardy. No i za pomocą odpowiedniej przejściówki ze złącza IDE możemy ją wpiąć do normalnego komputera, po prostu mamy przejściówkę IDE na USB. I szczerze mówiąc, jednym z pierwszych kroków, które zrobiłem po odpaleniu w ostatnim czasie tego komputera, po prostu właśnie wyciągnąłem ten dysk twardy i po prostu całość jego sobie sklonowałem. No, 700 mega to nie jest dużo, a stwierdziłem, że będzie mi prościej przywrócić w razie czego ten obraz dysku na jakiś inny, w razie gdyby ten w pewnym momencie odmówił posłuszeństwa. My tu gadu o Windowsie i tak dalej, myślę, że czas pokazać, jak ta bestia radzi sobie w gierkach. Słuchajcie, ja jestem całkiem pod wrażeniem, jak ten laptop sobie radzi z grami. Chyba największe wrażenie wywołał na mnie Tomb Raider, który nawet w trybie software'owym chodził całkiem nieźle. Troszeczkę szkoda, że nie udało mi się tutaj odpalić Need for Speed'a, który wymaga bardziej zaawansowanych sterowników, no i jakiejś karty graficznej z akceleracją 3D. No i niestety to samo tyczy się pierwszego Quake'a, którego zabrakło. No niestety nie bardzo da się odpalić tę grę na tym komputerze. Taka łezka nostalgii, myślę. I to jest coś, z czym chciałbym was po tym filmie zostawić, że jeżeli ktoś z was ma może właśnie jakieś stare, swoje zapomniane komputery, może to będzie dobry czas, żeby po prostu je wyjąć, odkurzyć i powspominać sobie, jak to kiedyś było i jakie to mieliśmy sprzęty. Jeżeli ktoś z was ma jakieś starocie w szafie i tak dalej, chciałby sobie poprzypominać, zdecydowanie polecam, bo ja miałem naprawdę banana przez cały czas, jak tworzyłem ten materiał i wspominałem sobie te czasy, kiedy siedziałem i grałem w Mortal Kombat albo budowałem miasto w SimCity. Och, tak to jest z tymi nostalgicznymi odcinkami. W każdym razie sprzęcik bardzo fajny, będę o niego dbał dalej. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do obejrzenia innych moich filmów. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS!